I znowu klapa. Czas jakiś temu nasz miłościwie panujący nam rząd obiecał budowanie tanich mieszkań. Miało ich powstawać 100 tysięcy rocznie. Wiemy już, z tego programu nic za bardzo nie wyszło. Ale mało kto być może pamięta, że poza tymi 100 tysiącami rocznie miały też powstawać drewniane, sprzedawane jako ekologiczne, cokolwiek by to miało znaczyć, domy. I miały one być budowane, konstruowane przez również państwową spółkę. No i jak wyszło? No wyszło tak, jak zawsze wtedy, kiedy nieudolny rząd próbuje zastępować mechanizmy rynkowe, czysto rynkowe, jakimiś takimi państwowymi protezami. To czasami trochę działa, trochę nie działa. Tutaj nie zadziałało w ogóle. To było 5 lat temu praktycznie, rok 2018. No i PiS chce trochę ożenić lasy państwowe z Mieszkaniem Plus, czyli tym programem, co te 100 tysięcy mieszkań co roku miało się budować. Pomysł był taki, że po pierwsze lasy państwowe mogłyby przekazać jakieś działki pod budowę mieszkań, bo z gruntem zawsze był problem, jeśli chodzi o Mieszkanie Plus. No a poza tym lasy państwowe mają drewno. Mają drzewa, no to mają drewno, więc można byłoby z tego budować domy tak teoretycznie. Pan Henryk Kowalczyk, który wówczas był ministrem środowiska, mówił, że będzie spółka PDD, Polskie Domy Drewniane, i one będą dla osób o przeciętnych dochodach. To jest zawsze bardzo chwytliwe. Jak politycy mówią, że to jest dla osób o przeciętnych dochodach, to zawsze tak nam miło gra, no bo co, no nie mamy takich nieprzeciętnych dochodów, nie? Przeciętne dochody to my jesteśmy, nie? Więc to dla nas jest tak. No dla tych, których nie stać na kupno swojego mieszkania, objaśniał pan Kowalczyk. Podobnie jak w Mieszkaniu Plus, także i w tym programie budowlanym realizowanym przez PDD, te lokale mieszkalne miały być dostępne na wynajem, ale można było też mieć opcję takiego stopniowego dochodzenia do własności. Pan Kowalczyk mocno krytykował, że to właśnie rozwiązanie, to na pewno ono bardzo nie pasuje deweloperom, którzy są mocno zagrożeni i właśnie stąd oni tak tam krytykują, że to będą drogie domy, że to nie wyjdzie i tak dalej. To jest rok 2018. W projekcie ustawy przewidywano, że rok później, już w 2019 roku, powstanie 1730 mieszkań, zaś do końca minionego roku, czyli do końca 2022 roku, zostanie oddanych łącznie 11950 mieszkań. 11 tysięcy miało być w zabudowie wielorodzinnej oraz też domki jednorodzinne w liczbie 950. No i tu się nam teraz, mamy rok 2023, jak wiadomo, pojawia się nam kolega Brejza, pan senator Krzysztof Brejza, który lubi sobie czasami posprawdzać, jak to tam wychodzi. No i cóż, no i okazuje się, że takich domów przez cały ten czas wybudowano 31. No, trzeba to jakoś tam schować pod kołderkę, no bo przed wyborami takie skuchy są niemile widziane. Miało być prawie 12 tysięcy, a wyszło 31. I to nie tysięcy, tylko sztuk. No więc PiS dzisiaj mówi, że ta budowa tych domów drewnianych to w ogóle nie ma związku z Mieszkaniem Plus. I to była oddzielna inicjatywa. No, dobra. Nawet jeśli, no to podobieństwa są dość oczywiste. To miały być szybko budowane, tanie nieruchomości dla tych, których nie stać, żeby sobie kupić po cenie rynkowej, czyli miało być poniżej ceny rynkowej. No i w obu przypadkach to się zakończyło skuchą. Na Mieszkaniu Plus już postawiono krzyżyk.
to już wiemy. Czy polskie domy drewniane przeżyją, czy ktoś je posprząta, trudno jest powiedzieć. Ale słuchajcie, to tak jest. Nie ma żadnej czarodziejskiej różdżki, nie ma takiego badyla, którym można byłoby machnąć i mieć nagle tanie mieszkania. Z jakiegoś powodu, z jakichś powodów, te mieszkania w Polsce no, są drogawe. One i tak w porównaniu do niektórych innych krajów nie są bardzo drogie, natomiast one rzeczywiście są drogawe. Ale to przyczyny tego mniej więcej znamy i taki państwowy program budowy żadnej z tych przyczyn tak naprawdę nie usuwa. Więc tak jak nie można właśnie machnięciem czarodziejską różdżką mieć tanich mieszkań, tak nie można stuknięciem młotkiem wstępkę przez pana premiera, nie można mieć na przykład świetnych promów. Nie wiem, kto z was jeszcze pamięta ten prom Morawieckiego, co to miało być pierwszym z wielu, wielu. Tę wstępkę chyba już pocięto. No, dołóżmy do tego ten 1 000 000 samochodów elektrycznych, co to miał jeździć po polskich drogach. To już chyba parę lat temu miał jeździć. Coś tak nie jeżdżą za bardzo. Ten stopę inwestycji, co tak raźnie miała iść w górę, a szoruje po dnie. Słuchajcie, jakby tak dobrze spojrzeć, tak sobie odkurzyć pamięć, to naprawdę ostatnie 8 lat to jest pasmo nieprzerwanych obietnic, z których właściwie nic nie wychodzi, poza może przekopem Mierzei Wiślanej za 4 razy większą kasę. Wpadnijcie tam kiedyś, zobaczcie sobie, jaki tam wre ruch, jaka to jest świetna inwestycja naprawdę. Tak naprawdę to, co rządowi PiS do tej pory się udaje, to są te wszystkie projekty, które polegają na rozdawaniu pieniędzy, na daniu trzynastki emerytom, to znaczy trzynastej emerytury, czternastej emerytury, po co trzynasta i czternasta emerytura? Podwyższmy te emerytury o 15%, skoro nas na to stać i te trzynasta, czternasta ładnie się wchłoną przez system, to wyjdzie na jedno tak naprawdę, nie? Oczywiście, że nas na to nie stać, no ale do tego jeszcze dochodzi właśnie 500+, za chwilę będzie 800+, No i znowu ktoś by powiedział, no przecież można było zrobić 500+ z coroczną waloryzacją, ale to nie o to chodziło. Tutaj chodziło o to, żeby dać najpierw 500, a potem być dobrym panem, dać 800. Słuchajcie, na takich projektach to my za daleko nie dojedziemy i mnie coraz bardziej nurtuje pytanie, czy ta jazda zakończy się już na jesień i zmieni się jakoś nam władza w Polsce na lepsze, jakieś trochę, chociaż lepsze. Czy też ta jazda się skończy za co najmniej 4 lata albo i później, no bo pamiętajcie, że wiara w magiczne różdżki bywa silna, a zawsze kończy się i tak czym? No tym, co na zdjęciu tytułowym, a więc klapą, taką od sedesu, bo G z tego wychodzi, słuchajcie. Na dziś to wszystko, do usłyszenia.